Dzisiaj poruszymy kilka cholernie ważnych kwestii. Między innymi, czym różni się stary SP-110E od nowego SP-110E. Tak, są różnice. Dlaczego kabel z końcówką 5,2 mm w wersji USB jest do dupy. Oraz dlaczego nie podłączać LED-ów adresowalnych pod złącze USB w komputerze lub pod adapter 5V 2A. Pierw zacznijmy od kontrolerów SP-110E. Wyglądają tak samo? W sumie tak. Gdyby... Zamienić te wtyczki, to by się nawet nie rozpoznali, który jest który. Bo jak możecie zauważyć, te nowe posiadają cztery przewody, a te stare posiadają 3. Tutaj tego jednego przewodu po prostu nie ma. Wydaje się być to tylko różnica przewodu, prawda? Zaraz zobaczycie, że wcale nie. To nie jest tylko różnica przewodu. Tutaj mam wasz ukochany adapter Samsunga, oryginalny 5V2A, jeszcze z wersją adaptive fast charging. Użyję tego ulubionego waszego przewodu 5,5 x 2,1 mm USB. Proszę bardzo, i teraz podłączmy na przykład mój stary kontroler. Tutaj mam 5 metrów ledów WS2812B, 60 ledów na metr, białe PCB w tym przypadku. Pamiętajcie, zawsze rozwijajcie ledy, ale z racji tego, że ja mam bardzo ograniczony kadr, to robię to na własną odpowiedzialność, ponieważ jeżeli ledy są tak bardzo zbite, to nagrzewają się jedno od drugich i mogą się popalić. Więc pamiętajcie, zawsze rozwijajcie ledy, nigdy nie podłączajcie w całej szpuli. No ale no ja dużo kadru nie mam, więc uwaga, uwaga, podłączamy. Jak możemy zauważyć? Wow! Kolor biały naprawdę jest biały. Szok, niedowierzanie. Wow! Teraz weźmy do aplikacji LetHue i połączmy się z tym kontrolerem. To będzie chyba ten. A jednak nie. To jednak jest ten. No i dobra, dajemy enter. Jak możemy zauważyć, mamy minimalną jasność. Dajemy troszkę więcej, troszkę więcej, troszkę więcej, troszkę więcej i maksymalna jasność. Jak możecie zauważyć, diody w środku świecą dosłownie na czerwono, a te z boku na żółto. Ale co ciekawe, jak możecie zauważyć, zmienię kolor na przykład na czerwony, zielony, niebieski. Wszystko nadal działa, no nie ma problemu. Ale pamiętajcie, to jest stary kontroler, którego używam już od dwóch lat. Teraz odłączmy ten kontroler i podłączmy ten nowy, który jest teraz dostępny w sprzedaży. Podłączamy go pod taśmę. Okej, OK. mamy tryby. Wszystko działa, jak możemy zauważyć. Spoko. Znowu wchodzimy do naszej aplikacji. Łączymy się, dajemy Enter. I oczywiście możemy zauważyć, że znowu ma minimalną jasność. Dajemy troszkę więcej. Troszkę więcej, troszkę więcej i ciul, efekt stanął. Czerwony, zielony, niebieski, biały. Zmniejsz jasność, zwiększ jasność. Kontroler całkowicie się zawiesił ze względu na zbyt słabe zasilanie z adaptera 5V 2A. Koniec, tyle. Odłączamy LED od kontrolera, odłączamy kontroler od zasilania, podłączamy sam kontroler, łączymy się z nim, ustawiamy minimalną jasność. I podłączamy znowu nasze LEDy. I LEDy znowu świecą. I teraz powiedzmy, czerwo, zielony, czerwony, niebieski. Działa. Włączę biały, włączę czerwony. Nadal działa. Przy minimalnej jasności. Dajmy odrobinkę więcej. Koniec. Znowu dledy martwe. Znowu nic się nie da zrobić. Zmniejsz jasność, zwiększ jasność, zmień tryb. Zupełnie znowu zero. To jest w końcu 5,6 m. To jest pobór około 90 W na białym kolorze. OK, mogłem przesadzić, mogę się z Wami zgodzić. Ustawmy sobie w takim razie powiedzmy 60 diod. Teraz rozwińmy ten pasek, żebyście to dobrze widzieli. Mamy tutaj pasek 60 diod. Wchodzimy w kontroler, ustawiamy większą jasność. Działa. Zielony, niebieski, działa. Biały. Działa. Ustawmy więcej. I kontroler znowu jest martwy przy 60 diodach. No i wieża na rejony zasilacz 5V 100W. Tak możecie zauważyć, jest malutki, ponieważ teraz no, weszła cała miniaturyzacja i teraz zasilacze są naprawdę niewielkie. Wcześniej były. No wcześniej miał taką dupę. A teraz no zobaczcie, jaki mały. Teraz znowu biorę nasz kontroler, podłączam nasze LEDy. Czerwony, niebieski, zielony, znowu biały, na max jasności, wszystko działa. Czy naprawdę zakup zasilacza jest tak ciężką sprawą? Ja wiem, że wy chcecie oszczędzać dosłownie każdy grosz ale czy nie lepiej jest mieć święty spokój? I po prostu nie martwić się o to, że bawicie się LEDami, możecie zrobić z nimi co chcecie. Tylko co chwilę on wala kontroler, co chwilę jakieś problemy, przeciążenie złącza. No ale zobaczcie teraz to. Ustawiamy sobie tutaj na przykład, nie wiem, 600 diod, czyli cały pasek. Dajemy OK. Czerwony, zielony, niebieski i tryby na przykład tęczy. Wszystko do cholery działa bez najmniejszego problemu. Bez żadnych właśnie kurna wydziwień i tak dalej. No, i to jest ten kontroler, który się wcześniej zawieszał. A teraz podłączę mój stary kontroler. Aplikacja Max Jasność: biały, niebieski, zielony, czerwony, tryptęczy, czy jakiegoś rodzaju przejścia. Wszystko działa. Jeszcze na koniec kilka anegdotek, bo w sumie jest to ciekawe. Pierwsza sprawa, zdarzają się reklamacje LEDów adresowalnych, nie powiem, że nie, ale w 95% jest to spowodowane tym: podłączyłem ledy pod złącze USB albo pod adapter 5V 2A i się spaliły. Pathen, dlaczego spaliły się ledy, które podłączyłem na 5V? Najwidoczniej zrobiło się jakieś zwarcie w wyniku przeciążenia złącza. No i papa. Jeszcze ani razu nie zdarzyła się reklamacja, że ktoś miał podłączone LEDy pod zasilacz i coś mi się z tymi LEDami sptało. A dosłownie prawie wszystkie reklamacje związane z uszkodzonymi LEDami kończyły się informacją, podłączyłem właśnie pod 5V albo złącze USB, i się zjarały. Więc. Uważajcie, jeżeli chcecie podłączać pod 5 ampery, albo podłączyć USB, na własną odpowiedzialność, ja wam nie bronię, oczywiście, ale jeżeli zjaracie LEDy, to w jaki sposób ja mam Wam potem taką reklamację uznać? No bo gdzie tu jest moja wina? Ja Wam wysłałem w pełni sprawne LEDy, a że się spaliły. No właśnie. Drugą sprawą jest fakt po prostu spokoju. Nie musicie się o nic martwić, podłączacie pod zasilacz, wszystko pięknie działa. Powiem wam przykład. Ja mam płytę obecnie X570i ROG. Mam tam USB 3.1. Po podłączeniu dwóch metrów LEDów podłączę USB wywaliło mi na komputerze błąd. Przeciążenie złącza USB. No i to złącze zostało odłączone, LEDy mi się wyłączyły, ponieważ jeżeli jeszcze chwilę bym tak poużywał, to złącze najpewniej by się spaliło. No i też kwestia tego, że dlaczego mój stary kontroler się nie zawiesza? I pomimo tego, że LEDy świecą całe na czerwono, a powinny na biało, bo nie mają w ogóle prądu, to działa, a te nowe nie. No właśnie, to jest akurat ciekawa kwestia, ponieważ kilka osób mi wytykało, że ej, Pathen! SP110E to SP110E, więc nie pieprz głupot, że jest jakaś różnica. Tak możecie zauważyć, różnica już jest nawet po samych kabelkach, a to dopiero po tym co siedzi wewnątrz. Nieraz jak przychodzą partiami SP110E, to mają różne tryby. Oczywiście wszystkie mają tych trybów 120, ale niektóre mają powiedzmy, nie wiem. Tryb przechodzenia na trybie 50, inne na trybie 70, a inne w ogóle go nie mają. No, wszystko zależy od tego, jak dana partia zostanie zaprojektowana, jeszcze tak na szybko, żeby już was nie zatrzymywać. LEDy, kontrolery, zasilacze, kabelki na tego typu pierdoły, można znaleźć w linku w opisie, gdzie serdecznie zapraszam. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie kontrolerów, LEDów itd., potrzebujecie doboru czy czegokolwiek, o to piszcie w komentarzach, a ja bardzo chętnie Wam na te pytania odpowiem. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!